Czym była Unia Brzeska i do czego doprowadziła? Unia Brzeska było to połączenie cerkwi prawosławnej z Kościołem Łacińskim. Polegało to na połączeniu, przyjęciu przez część duchownych prawosławnych dogmatów katolickich i uznania papieża za głowę Kościoła. Oczywiście zachowali oni bizantyjski ryt liturgiczny, kalendarz juliański, małżeństwa księży, język oraz organizację kościelną. Unia Brzeska była wynikiem synodu w Brześciu Litewskim, który miał miejsce w 1596 roku. To właśnie na tym synodzie opracowano te najważniejsze założenia i po prostu wprowadzono je w życie. Dlaczego do tego doszło? Dlaczego zawiązano tą Unię Brzeską? Chodziło tutaj o przeciwstawienie się podporządkowaniu obywateli Rzeczpospolitej patriarchowi w Moskwie. Chciano też wzmocnić cerkiew Rzeczpospolitej i oczywiście strona polska-katolicka chciała, żeby doszło do takiego zjednoczenia z osobami uważanymi za te, które niejako odeszły od tej, jakby to powiedzieć, prawdziwej wiary, żeby po prostu stali się oni od nowa podlegli papieżowi. Trzeba zaznaczyć, że choć Unia została przyjęta przez większość duchownych prawosławnych to jednak część z nich nie zgodziła się z tymi zasadami, z tą Unią. Tak samo zrobiła większość wiernych. Spowodowało to do podziału na unitów i dysunitów. I unici w końcu doprowadzili do powstania kościoła unickiego w I Rzeczpospolitej, czyli kościoła katolickiego który zarządzany był wówczas przez metropolitę kijowskiego. I nadal uznawał zwierzchnictwo papieża. Niestety, ale ta Unia w zły, w negatywny sposób wpłynęła na podejście części wiernych prawosławnych, którzy w tych postanowieniach w tej Unii widzieli olbrzymie zagrożenie dla swojej niezależności. Uznawali oni, że Unia ta miała na celu podporządkować ich wpływom papieża oraz Polakom. Spowodowało to, zwiększyło to poziom niechęci do Polski, do polskości. W tym jednym z elementów, jednym z tych, jednymi z tych wiernych, którzy niezbyt dobrze podeszli do tej Unii, byli Kozacy. Kozacy, którzy między innymi z powodów Unii Brzeskiej doprowadzali do powstań, ta Unia, chociaż miała doprowadzić do zjednoczenia, to doprowadziła bardziej do podziału, doprowadziła do tego, że jednak ta ludność się podzieliła. I chociaż założenia, jak to często ma miejsce, były bardzo, można powiedzieć, pozytywne, efekt miał być pozytywny, to niestety efekty nie były takie różowe i wiele osób w Unii Brzeskiej widzi mocne osłabienie się na początku, w połowie i w drugiej połowie XVII wieku tej integralności wewnętrznej Polski ponieważ wielu wiernych prawosławnych uważało, że Unia Brzeska po prostu uderza w ich interesy, w ich wiarę i stanowi niejako taki element mocnej, mocniejszego związania ich z Rzeczpospolitą, z Polską, z Litwą, pomijając ich prawa i wolności. Ale takie wnioski dopiero możemy wyciągać teraz, kiedy zauważyliśmy efekty tej Unii. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.